stoi Ami, w moim domu afera. Zapomnieliśmy o mega ważnej dacie, 26 maja. To dzień mamy i mama się obraziła. Musieliśmy szybko to naprawić. Zresztą sami zobaczcie. Makijaż zrobiony, nowe paznokcie są. Wystroiłam się jak ta lala. Koronie też mi do twarzy. Dziś dzień matki. Czuję, że moja rodzinka przygotowała dla mnie coś specjalnego. Już nie mogę się doczekać. Może dostanę tą wymarzoną żółtą sukienkę albo bransoletkę z koniczynką. A może bilet do kina? Tak dawno nigdzie nie byłam, ale emocje! Ups, jak uprzedzić tatę i Amelkę, że będzie afera? Czuję w kościach, że ktoś o czymś zapomniał. Lepiej się gdzieś schowam. No dalej, dalej, takie emocje, jestem taka ciekawa. Mamuś, dziwnie się zachowujesz. Dopiero 8 i dlaczego się tak wystroiłaś? No nawet sobie nie żartuj! Czekałam na ten dzień tyle czasu! Co to będzie? Co to będzie? Co jest? 26 maja, dzień mamy! Aktualnie chyba najlepiej będzie jak zemdleje. Pa! No to macie kłopoty i ja jestem słodziak. Mama i tak mi wybaczy. Mamo, przepraszam, naprawdę zapomniałam. Wybacz mi, proszę, wybacz mi. Ami, przecież wiem, że udajesz. Wstawaj szybko, dzień matki, co dla mnie masz? Ja, mamusiu, bardzo cię kocham. I jakbym miał 3 lata więcej, na pewno bym nie zapomniał. Nie mogę w to uwierzyć, jak to zapomniałaś, jak zapomniałaś, jak to zapomniałaś. No właśnie, jak mogliście? Będzie kara. Amelka, wszystko słyszałem, ale masz przypał. Piotrek, mama się obraziła, musimy coś wymyśleć. My? Przecież to ty nawaliłaś. To dzień mamy, a nie żony. Proszę, pomóż mi, błagam, bliska. No dobra, ubieraj się szybko, jedziemy po prezent. A ja? Co mam niby robić? No dobra, pogryzę sobie zabawkę. Ten dzień zaczął się koszmarnie. Jak mogłam zapomnieć o dniu matki? A może wy napiszcie mi w komentarzu jakiś pomysł na prezent? Bliska. Nie może być dnia matki bez bukietu. Moim zdaniem najładniejszy jest ten fioletowy bukiet. Wygląda pięknie. A teraz biegnę zapłacić. Dziękujemy ogromnie. Bardzo proszę. Kobiety kochają kwiaty. Jak mama je dostanie, na pewno mi wybaczy. Po kwiatach szukam jeszcze czegoś ekstra, co moja mama uwielbia. Zaraz dowiecie się co. A teraz chwilę odpoczynku. Moja mama mówi, że nie je słodyczy, ponieważ się odchudza, ale wiecie, to ściema, bo wieczorami lubi sobie coś podgryzać. Więc idę wybrać jej parę smakowitych słodkości. Wow, jak tu pięknie i kolorowo! Po pierwsze, chciałabym spróbować tych rurek. Te żelki w kształcie pizzy wyglądają zachęcająco. Nie mogę się zdecydować, które wybrać. Jest ich tutaj tak dużo. Najchętniej wzięłabym każdego po trochu. Amelko, ja chyba się tutaj zatrudnię jako ochroniarz. Wygląda to tak wspaniale, a na pewno często napadają. Ty by tutaj wszystko zjadł, a nie obraniał przed włamywaczami. To fakt. A tego trochę dla mnie. Tylko nic nie mówcie mamie. Okej. Ale dzielisz się ze mną, to nic nie powiem. No dobra. Niech już ci będzie. Kwiaty i słodycze. No powiedzcie, która kobieta by się nie skusiła? Jak Amelka mogła zapomnieć o dniu matki? Jestem na nią mega obrażona. Odebrać jej kieszonkowy telefon i tego fioletowego osła z jej pokoju. Uwielbiam go, chcę pogryźć jego ucho. Ty jeden słodziaku mnie rozumiesz? Ty
żebyś o mamusi nie zapomniał. Ja tam ledwie pamiętam, co się wydarzyło wczoraj i nie znam się na datach. Ale za to mam słodkie oczy. Chodź, Bąbelku, razem nam będzie lepiej. Zapomniani i samotni, bez prezentu i korony. Letunku, pomocy! Chyba zostałam się tą lamką. Kwiaty są piękne, słodycze, pyszne. A po drodze wymyśliłam życzenia. Już jestem pewna, że mama mi wybaczy. Mamuś, jesteś? Mamuś, halo? Amelka, i co? Jest mama? Ucieszyła się? Dziwne, nie ma jej. Butów mamy też nie ma. Gdzie ona jest? Nie wiem, z tobą byłem. Może poszła na spacer? Czuję, że jest na mnie bardzo, bardzo zła. Muszę ją przeprosić. Dzwonię do niej. Telefonu też nie wzięła. Muszę ją odnaleźć i błagać o wybaczenie. I to szybko, bo niedługo pora obiadu. A głodny Kubuś to zły Kubuś. Oj, będę płakał. Trzeba obdzwonić koleżanki mamy i ciocia i wujka Mariusza. Wykonałam chyba z 10 telefonów i nic. Nigdzie nie mogę znaleźć mamy. Za to ja jestem coraz bardziej głodny. No dobra, w sumie mogę spróbować krzesełka. Fuj, plastik kiepsko smakuje. A może kurki od gazu? Zaraz tam dosięgnę. Jest, bicie, brawo. Piotrek, a ty co myślisz? Gdzie szukać mamy? Może poszła na spacer porozmyślać? Nie mogła daleko zajść. No dobra, ubierę się. Na pewno ją znajdziemy. Halo, a ja jestem tutaj. Kochani, chyba potrzebuję nowego domu. Ktoś mnie przygarnie choćby na kilka dni. A najlepiej to domu z cukierku. Kubuś, naprawdę nikt o tobie nie zapomniał. My po prostu sprawdzaliśmy pogodę. Dobra, poszukiwanie domu nieaktualne. Muszę odnaleźć mamę. Ale ze mnie ciacho. Wszystkie dziewczyny w żłobku będą moje. Chłopaki, za mną. Znam ulubione trasy mamy. No szybciej, tatuś, szybciej. Wio, koniku, to jest czadu. Mamo. Aniu. Mamusiu. Gdybym była Indianką, to bym wyczuła ją po śladach i zapachach. Ale nie jestem, dlatego muszę krzyczeć. Mamo! Może się gdzieś ukrywa, na przykład pod liściem. Szukajcie uważniej. Mamuś! Mamo! Nigdzie nie ma mamy. A może pojechała na działkę? Jak się stresuje, to lubi kopać pod tymi krzaczkami. Świetny pomysł! Mama musi być naprawdę zła, skoro nam uciekła, to do niej niepodobne. Też bym się wkurzył, jakby ktoś zapomniał o moich urodzinach. 27 września. Zapisaliście? Szybko biegnę jej szukać. Nigdzie jej nie ma. Biegnę sprawdzić do domku. Mamo! 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 Mamusiu! Tu też jej nie ma? Ja chyba oszaleję. Nigdzie nie ma. A jak niby miałaby tu być bez samochodu? Co za gapy? Gdyby ktoś mnie zapytał o zdanie... No dobra, zdradzę wam tajemnicę. Podejrzewam w komentarzach, co planuje moja mama. Też podoba mi się fioletowy kolor w moim pokoju, ale nie jestem pewna. Napiszcie w komentarzu, jaki kolor powinien mieć mój pokój. Niebieski, żółty, fioletowy, biały, czarny? Nie wiem, który wybrać. I oczywiście wpadajcie do naszego sklepu. Są tam nasze książki i składany słonik. A teraz biegnę do domu. Jak nie znajdę mamy, dzwonię na policję. Halo, wróciłam. Jesteście? Nikogo nie ma? Kurczaczek blady. Myślałam, że siedzą tu smutni i myślą o mnie. Ten dzień jest koszmarem. Kwiaty? Dla mnie? O, nie, nie, teraz to już za późno, ja jestem obrażona. I złotycze? O nie, Amelka nic o mnie nie wie, przecież ja jestem na diecie, no. Zero, nic, nic. Ale zerknę. Co tam jest? Jak pachnie? Cii. O nie, nadal jestem obrażona, a wy się na mnie tak nie patrzcie, co? Odchudzam się, tak? Odchudzam. Tylko zerknę. Kwaśne! Moje ulubione! Nie, 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 nie dzisiaj, nie, nie, nie.
No co się gapicie, no? Gapicie się i gapicie, nie zjem was, no! Tylko... poliżę jednego. A w zasadzie, po co ja mam być szczupła i ładna, skoro o mnie zapomnieli? O dniu matki zapomnieli, po co? Po co? Wszystkie moje! Pychota! Ale dobre. Serio, gdyby to nie był dzień matki, to pewnie by Amelce wybaczyła. To wszystko wina Amelki. Wina Amelki, że ja się obiadam. O nie, o nie! Zjadłam wszystkie rzędki! Kryć się! Tu mnie nie znajdzie. Mamuś, jesteś? Mamuś! Co za obciach! Wszyscy odkryją, że złamałam swoją dietę! Spędzę tu chyba tydzień! Nigdzie jej nie ma! Muszę zadzwonić po policję, żeby zaczęli jej szukać! A co, jeżeli mamie coś się stało? Policja? Nie trzeba! Jestem tutaj! Mamuś, a co robiłeś za kanapą? Medytowałam, po prostu medytowałam! I zjadłeś wszystkie żelki! Przyznaj się! Ja? Nie, wcale! Wcale! O ciupinkę troszeczkę. No dobra, wszystko zjadłam! Wybaczysz mi, bardzo, bardzo cię przepraszam, że zapomniałam o dniu mamy. I oczywiście te kwiaty są dla ciebie. Wybaczę, wybaczę i bardzo dziękuję ci za ten bukiet. Nie ma za co, jesteś super. Ty byś nigdy nie zapomniała o dniu matki. A co właściwie kupiłaś babci? Babci? Mojej mamie? Mojej? O nie, kompletnie zapomniałam o dniu matki. Tak myślałam. Jeżeli marzycie o przeniesieniu się do magicznej krainy pełnej dziwnych stworów i fantastycznych przygód, to zapraszam was do mojego sklepu amiopowiada.pl. Te książki są naprawdę pełne czaru. To będzie nauczka na całe życie. Już nigdy, 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 nigdy nie zapomnę o dniu matki. A wy pamiętaliście? Napiszcie mi w komentarzu. I nie zapomnijcie o łapce w górze i subku. Buziaki, pa pa!